Na program i do salonu zaprasza firma Mojsiuk Motor, autoryzowany dealer samochodów marki Peugeot, Koszalin, Stare Bielice. Program sponsoruje przedstawiciel marki Honda, firma Auto Mojsiuk KM w Starych Bielicach. Na program zaprasza sponsor firma Drewnikowski, autoryzowany dealer marek Citroen i Mitsubishi. Sponsorem programu jest grupa Krotowski Cichy, autoryzowany przedstawiciel marek Volkswagen, Skoda, Audi. Cześć, Krzysztof Hołowczyc, zapraszam na Max 50. Mariusz Kozłowski, witam i zapraszam na zupełnie nowy odcinek Max 50, w którym wybierzemy się do wyjątkowych ogrodów Hortulus. Będziemy na premierze nowej Hondy Type-R i pojeździmy nową Skodą Octavią. Zapraszam serdecznie. Firma Mojsiuk, autoryzowany dealer samochodów marki Honda, zaprosiła swoich klientów do motoparku na prezentację dostępnych modeli japońskiej marki, a głównie nowej Hondy Civic 10. generacji. Dziesiąta odsłona jednego z najpopularniejszych modeli Hondy zmieniła się diametralnie, nie tylko stylistycznie. Pięciodrzwiowy Civic stał się dłuższy, szerszy i niższy, ma także o 3 cm większy rozstaw osi od poprzednika. Pozwoliło to na uzyskanie bardziej sportowych proporcji, poprawiło aerodynamikę, obniżyło środek ciężkości i zwiększyło ilość miejsca w środku. Auto powstało na nowej płycie podłogowej, która z kolei jest lżejsza i sztywniejsza niż u poprzednika, co pozytywnie wpłynęło na właściwości jezdne. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Imprezę poprowadził Marek Tumiłowicz, a gościem specjalnym był Tomasz Czopik. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem z Krakowa, czyli trochę jestem góral. Bardzo się cieszę, że jestem tak blisko morza. Dziękuję za zaproszenie. Kierowca rajdowy, mistrz Polski, promotor bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właściciel szkoły bezpiecznej jazdy. Jakimi kierowcami jesteśmy my Polacy? Szybkimi. Nie jest źle z tą naszą jazdą, natomiast jesteśmy w takiej chyba fazie przejściowej między wschodem a zachodem, jak zresztą z wieloma dziedzinami naszego życia, że dostaliśmy dość sporo samochodów, dość szybkich w ostatnich latach. Nie wiem, czy wiemy, że od chyba 11 lat o 50% wzrosła ilość samochodów w Polsce. To jest niewiarygodne. No więc mamy tych samochodów coraz więcej, coraz szybszych. Drogi oczywiście kapitalnie, że się budują, ale jeszcze nie wystarczająco. Niektóre są w złym stanie. Te wszystkie inżynieryjne nasze problemy polskie, złe znaki, jakieś takie nie najlepsze sekcje zakrętów też dalej istnieją. I to wszystko się nakłada na to, że Polacy trochę za bardzo brawurowo jeżdżą. I szkoląc przez 20 lat widzę różnicę, zdecydowanie jest coraz lepiej, ale dalej jeździmy bardzo szybko, szczególnie w terenie zabudowanym, co strasznie tępie. No, jakie błędy popełniamy najczęściej? No oprócz tej brawury i zbyt szybkiej jazdy w niektórych miejscach, takie mamy za duże zaufanie do opony, do samochodu, bo w reklamie widzimy, że ten samochód wszystko potrafi, ma te systemy kontroli trakcji nowe i tak dalej, no więc możemy sobie pozwolić na przykład w jakimś tam zakręcie na deszczu pojechać szybko. No i się okazuje, że niestety nie bardzo. Pamiętajmy o tym, że nadal bardzo dużo ludzi ginie w Polsce co roku i dalej jesteśmy w czołówce Europy, niestety. Miasteczko rocznie znika z mapy. Tak. Co prawda się polepszyło, bo 6 tysięcy było 10 lat temu, teraz jest 3. No dobrze, no ale nadal bardzo dużo ludzi ginie. Bardzo dużo ludzi, 40 tysięcy w wypadkach, ma urazy, jest rannych. To jest niewiarygodne. Ja sam kiedyś miałem wypadek, wylądowałem na rehabilitacji w szpitalu. Jak zobaczyłem ilość tych ludzi, którzy się leczą po wypadkach, to jest niewiarygodne. To jest już duże miasto. No więc jakie jeszcze błędy? Robimy, bardzo dużo rzeczy robimy w samochodzie. To w Europie całej teraz jest problem ze smartfonami. Wszyscy piszą SMS-y, rozmawiają. Wszystkie aplikacje, które mamy w smartfonie, wręcz nas zmuszają do tego, żeby włączać co chwilę telefon i tracić orientację i koncentrację. Ale z drugiej strony producenci masowo tablety wstawiają w te samochody. Też to trochę nie do końca skupia uwagę kierowcy. Tak, oczywiście, tylko pamiętajmy, że na przykład na zachodzie większość ludzi jedzie trochę jak konie pociągowe w zaprzęgu. Jeżdżą grzecznie, według ustalonych reguł i przepisów.
z wieloma czynnikami to jest spowodowane. Karami, wszystkim karami. Ilość radarów. No nie, w Szwajcarii się jedzie autostradą 90 na godzinę. Jak się pojedzie 92, to się ma się mandat. W związku z tym, jak się jedzie tak, w takim sznurku tych samochodów grzecznie, no to można wtedy troszeczkę tą koncentrację odpuścić i się pobawić smartfonem czy właśnie tą naszą nawigacją. A jeżeli my jedziemy wąską drogą przez wieś w Polsce, wieś, która na przykład się ciągnie przez 13 km. I robimy wszystko. Trzymamy kolanem kierownicę, rozmawiamy przez telefon, bo jeszcze może nasz samochód nie ma tego Bluetootha i tak dalej, to wszystko potem gdzieś się nakłada i te wypadki, które są w Polsce, są takie makabryczne. Ale często sprawcami są młodzi kierowcy, czy system szkolenia jest zły. Ja się robiłem prawie z 2 lat temu, miałem 14 godzin w pakiecie było do wyjeżdżenia, teraz jest 40. Tak, tylko że to były inne czasy zupełnie i teraz jest, przepraszam, osa. Teraz jest tak, że nowe przepisy, które są zawieszone i mam nadzieję, że w przyszłym roku wejdą zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, będą nakazywały młodym kierowcom w ciągu roku po zrobieniu prawa jazdy na doszkolenie się na płytach poślizgowych, porozmawianie z instruktorem na temat szybszej jazdy, na przykład autostradowej. Niedobrze, że autostradowej jazdy nie ma na podstawowym szkoleniu. To wszystko powoli w Polsce ewoluuje. Myślę, że idzie w dobrą stronę. Ale będę niepopularny, musimy trochę więcej karać tych zbyt brawurowych, a młodzi statystyki to mówią. Od 18 do 24 roku życia najwięcej wypadków śmiertelnych w tym obszarze. Jak zostać dzisiaj kierowcą rajdowym? Co jest potrzebne? Znajomości, pieniądze, talent? Z kierowcą rajdowym to jest tak, że zawsze to jest, dlatego rajdy są takie ciekawe, że to jest super pozycja wielu rzeczy. Dobrze mieć pieniądze albo potrafić je sobie zorganizować, bo to jest drogi sport. Natomiast talent trzeba mieć zdecydowanie i trzeba ten talent rozwijać odpowiednio. To się niewiele zmieniło od moich czasów, bo ja zaczynałem w latach 90. Dalej trzeba po prostu gdzieś w pewnym momencie wskoczyć i być bardzo zdeterminowanym, bo rajdy to bardzo trudny, wymagający i odbierający połowę życia sport. Tomasz Czopik przetestował na torze dwie wersje Hondy Civic z bazowym silnikiem 1.0 mocy 130 koni oraz 1,5-litrowy silnik o mocy 182 koni. Wbrew pozorom czasy przejazdu toru różniły się zaledwie o 2 sekundy na korzyść mniejszej jednostki. O, szeroko było. Głównym punktem spotkania był premierowy pokaz Hondy Civic Type R. Ostre, odważne linie, wyraźnie zarysowane przetłoczenia, trzy umieszczone centralnie wielkie końcówki wydechu, rasowy dyfuzor, olbrzymie tylne skrzydło, cała masa wlotów powietrza i czerwone listwy w strategicznych miejscach. Nowa Honda Civic Type R to zdecydowanie najbardziej szalony z hot hatchów. Żadne auto konkurencji nie prezentuje się aż tak agresywnie. Pod maską bez większych zmian sercem Civica wciąż jest dwulitrowy turbo doładowany silnik o mocy 320 koni. Auto wygląda znakomicie, a jeździ jeszcze lepiej niż wygląda. Oczywiście jest, ma sportowy bardzo sztuczny na każdym zakręcie, jest niesamowite. Przeciążenia, no niesamowite, że w takich rękach to robi wrażenie. Możemy tylko pozazdrościć jazdy z Tomkiem. Jazdy testowymi autami dostarczyły wielu wrażeń.